Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś o tym urządzeniu. Jest to wilgotnościomierz. Dostępny do kupienia na Allegro. Za niewielkie pieniążki. No dobra. To zaczynamy zabawę z tym urządzeniem. Może najpierw wartości. Tutaj temperatura otoczenia 25 stopni i wilgotność otoczenia 29,6%. A tutaj 0, ponieważ te sondy teraz nic nie mierzą. Idziemy do środka i zaczniemy od okna dachowego, dlatego że wokół niego nic nie widać, żadnych zacieków. Przyczepa stała, stoi na zewnątrz, czeka na swoją kolej, żeby na halę trafiła do remontu. Więc deszcz padał, mogłoby tutaj zalewać i podejrzewam, że zalewa. Chociaż, zobaczcie, nie widać żadnych śladów, żadnych zacieków. Płyta jest, tak ludzie sprawdzają, jak kupują przyczepy. Twarda? Jest twarda, ok. I teraz, ktoś słusznie zauważył, że należy wbić w element, który mierzymy, żeby prawidłowo pokazało tą wartość. O, wyłączył się. Ale, no jak chcemy kupić przyczepę, mamy takie urządzenie, to nie będziemy komuś robić przecież otworów, bo tutaj sobie już wcześniej pomierzyłem. I zobaczcie, jakie zostawia ślady takie urządzenie, tak? Tu jest... teraz pokażę Wam różnicę na tej ścianie. Jak przycisnę, tylko bez robienia otworów, pokazuje 7,5-8% wilgotności. Jak włożę w otwory, które wcześniej zrobiłem, wsunę tam, pokazuje też 8%. Następne otwory zrobiłem, bo ta ściana będzie remontowana, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale jak będziecie chcieli skorzystać z takiego urządzenia, kupując przyczepę, no to nie możecie komuś zrobić przecież takich otworów. Więc można przycisnąć. Pokazuję tutaj w tym miejscu 25%. A teraz włożę w otwory do środka. Pokazuje 40% wilgotności. Czyli jest spora różnica w takim powierzchownym sprawdzaniu i w przebijaniu się w element mierzony. Jakie ustawić drewno? Nie wiadomo, jakie te sklejki są, bo na nich jeszcze jest tapeta, więc tutaj jest w urządzeniu opcja, którą się włącza, w instrukcji jest opisane, jeżeli nie znamy, jakiego rodzaju jest drewno. I tą opcję wybrałem. I teraz tutaj, ponieważ nie widzę zacieków, sprawdzę najpierw powierzchniowo, tak jakbym chciał kupić tą przyczepę. Przyciskając tylko, nie robiąc otworów. Zobaczcie, 8% jest w tym miejscu. Teraz tu. 7%. To jest tylko powierzchownie, nie przebijam się. 11%. 34%, słuchajcie. I co teraz? Wszędzie około 10, tutaj 34. No, sklejka jest twarda, tak? Zacieków żadnych nie widać. A czemu pokazuje tyle? 32. Nie przebijając się, nie? 20. 34. 25. 12. W wielu miejscach tylko przyciskam. 7. 7. 7. I tutaj już zbliżamy się do tego dużych wart... Nie, tutaj jeszcze jest 9. Czyli ten obszar. Tu i tu kawałek. Pokazuje więcej. O, teraz nawet max. 33%. I zobaczcie. Jednak takie urządzenie na coś się przyda, nawet nie robiąc dziur. Bo pokazało wokół dużo mniejsze wartości niż tutaj w tym narożniku.
Jak to zrobić teraz, że, bo chce się kupić wszczepę, tak? Bo spełnia oczekiwania, nic nie pokazuje, że jest zalana, ale jednak mając takie urządzenie, no jakaś lampka się zapala. Więc ja sobie przygotowałem wkrętarkę, odkręcę te wkręty i zostajemy to, bo to jest moja przyczepa. Czy kupujący na to pozwoli? Wątpię. Ale jeżeli będzie chciał sprzedać i uważa, uzna, że jest szczelna na pewno w porządku przyczepa, to powinien pozwolić ją rozebrać, no bo raczej to nie będzie miało wpływu, można przykręcić, na estetykę tej przyczepy. A robiąc dziurę, no to niestety, już te dziurki zostaną. Jeżeli jej nie kupimy, no to jak to będzie wyglądało? Nie można komuś robić dziurek wszędzie. Więc odkręcę teraz ten i zobaczymy stan belek konstrukcyjnych, tutaj, w których trzymają się te wkręty. Zdjąłem tą ramkę, odkręciłem, bo ona trzyma okno. Wystarczy 8 wkrętów odkręcić, tutaj, które są. I widzę belki konstrukcji, tak? Wiadomo, jak są zalane lub zgnite, to są ciemniejsze dużo i tutaj w rogu na przykład widać, że jest ciemniej. Tutaj w tym rogu też, ale ogólnie są zdrowe. I teraz jest zagwozdka, słuchajcie, bo w tym miejscu, przecież pokazał, jeszcze raz przyłożę, 42% aż, tak? A teraz przyłożę do, wbije się w belkę, tam tylko przyłożyłem i pokazuje 9%, słuchajcie, co wy na to? Podejrzenie było, że to tutaj zalało. Może zaczyna zalewać, wiadomo, że sklejka spłynęło na sklejkę i sklejka jest bardziej wilgotna niż sama belka. Belka wyschła może, bo po deszczu parę dni było pogodnych. Ciekawostka. Będziemy musieli pobawić się tym urządzeniem na innych miejscach. Tutaj pokazywało 7. Teraz porównanie, bo ktoś zarzucił, że zawsze trzeba się wbijać w mierzony materiał. No więc tak. Tutaj nie wbijam się, tylko przykładam. Jest 8%. A teraz się wbije w tą belkę i jest 9%. To jest tylko 1% różnicy, słuchajcie. Inne miejsce. Tutaj. 16,5 i teraz się wbijamy. Nawet mniej. Też. Więcej wilgotności pokazuje płyta niż belki. Wnioski. No wyciągnijcie sobie sami. Bo teraz to jest ciekawostka. Myślę, zagwozdka nie dla jednej osoby, nie tylko dla mnie, bo szczerze przyznam, że też się zdziwiłem, co tu się wydarzyło. Sprawdzałem sobie też pod oknem z ciekawości dla porównania, przykładając 21% i pod uszczelkę. Słuchajcie, też mniej niż płyta. Nie wiem, co powiedzieć, szczerze powiem. Idziemy tutaj do łazienki, bo łazienka też w jednym rogu jest zalana, ale tutaj muszę włączyć światło. Tam na światło włączyłem. Widzicie, jak jest zalane. No i teraz tak. Powierzchownie 14. Wkładając w otwory, które wcześniej zrobiłem, 18. Płyta mniej wilgotności niż w środku, przykładając i dziurawiąc. No, oczywiście ślady zostają, czego nie można zrobić w przyczepie, którą chcemy kupić. Nie naszej przyczepie, to jest moja przyczepa, ja ją będę tutaj i tak remontował. Wkładam teraz do środka całą głębokość, 24%, a przyłożę na zewnątrz tylko 10,5%, czyli odwrotna sytuacja niż w tym oknie. Płyta, mniejsza wilgotność niż środek w środku. A, jeszcze dach, dobra. Też przyłożę do dachu tylko. Tutaj po samym już przyłożeniu jest dużo, 30%. I tutaj mam otwory już zrobione, włożymy w otwory.
40, czy no tak samo praktycznie. Tutaj też już mam, też już mierzyłem sobie. 27 i teraz się przebijemy. 44. Duża różnica. Płyta mniejsza wilgotność, a środek, wnętrze tam poza płytą duża, dużo większa. 640, powierzchownie 28. Ale te okno, no to mnie zszokowało. Byłem przekonany, że tutaj będą te belki zalane. A tak naprawdę one są suche. Elegancko wyglądają, a sklejka pokazuje aż 37%. Dużo mniej niż sama belka, która pokazuje 9%. Jeszcze może zmienię ustawienia, rodzaj drewna. Teraz jest sosnowe. 14% wbijając się w belkę i tylko przykładając do, przyciskając do płyty. 50 ponad procent. Wilgotna płyta. Czyli tak, no, no dobra, nie wiadomo teraz, czy zalało tą płytę, a belka wyschła, czy wilgotno było w przyczepie, bo ona stała pozamykana dość długo na dworzu. Właściciel zaczął tutaj robić coś w tej przyczepie, ale później brakło czasu. U mnie stoi około miesiąca i ja mam od razu po rozszczelniałem okno, bo żeby była cyrkulacja w tej przyczepie, tak? Chcę tutaj pracować przy remoncie w normalnych warunkach. Chcę, żeby to wszystko wyschło. Łatwiej będzie mi się pracowało, jak będę ją remontował. No ciekawe, co sądzicie o tym urządzeniu? Napiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, co o tym myśleć. Pokazuję coś, ale czy to jest miarodajne, czy na tej podstawie można zrezygnować z przyczepy albo kupić, będąc pewnym, że nie jest zalana. Jeszcze raz ten przód, który widać, że jest zalany na 100%, bo tutaj zgnił, tak? Tutaj już wyschło wszystko, także tutaj nie pokazuje nic jakiegoś konkretnego, tylko z powrotem zmienia na tą dwójkę, czyli nieznany rodzaj drewna. 7%, tak, to wszystko wyschło już w tym miejscu. Porobimy więcej sobie dziur. Tu jest 9. Teraz wcisnę głębiej. Jest, niewiele się zmieniło, nic. Też wyschło wszystko. Tu z boku to pokazywałem. Tutaj jeszcze przyłożę. Tu jest 40 płyta i w środku belka. 48, 8% różnicy. Tak więc co? No widzicie, jak to działa, sami to ocencie. Tutaj jeszcze też w rogu wyjąłem kawałek tej ozdobnej, maskującej listwy, bo byłem ciekawy. Tutaj żadnych zacików nie ma. Jak przycisnę, to jest 25%, a jak się wbije, nie. 28,5. Jeszcze raz przycisnę, 25, po wbiciu 28. No ale jak nie na podstawie takiego urządzenia, to na jakiej podstawie sprawdzać, czy przyczepy mają, przeciekają, czy są zalane, czy nie są zalane, skoro tutaj jest ta taka zmyłka, że płyta ma więcej wilgotności niż same belki. No ciekawy jestem waszych tutaj komentarzy. Piszcie, może macie swoje doświadczenia, może macie swoje sposoby. Na pewno powiem wam tak, nie jest wyznacznikiem to, że śmierdzi w przyczepie. Bo ja w mojej śmierdziało wymieniłem obicia te stare 20-paroletnie kanap i tą wykładzinę, która była taka o właśnie jak ta, wyrzuciłem z podłogi, dałem gumoleum imitujące panele i nie ma żadnych zapachów. A moja przyczepa nie była zalana. I teraz jak sprawdzać? Tam jest miękko. Tam w łazience też jest miękko. Widoczne, że zalana, już nawet odeszła płyta, spróchniała. Ale tutaj jest twardo. A miernik pokazał dość dużo. Jeszcze raz.
40-39. Dużo więcej niż sama belka konstrukcji, która jest zdrowiutka, bo tylko 9,5%. Zostawię to bez komentarza, bo nie wiem, jak to skomentować, szczerze mówiąc. Przykręcę to, żeby było dociśnięte za okno do dachu z powrotem. I zobaczymy. Ciekawy jestem waszych opinii na ten temat. Pozdrawiam. Do następnego odcinka. A w następnym odcinku najprawdopodobniej, jeżeli jakoś tu w miarę pójdzie sprawnie, moja przyczepa, która już przeszła metamorfozę środka, co pokazałem na którymś filmie, będzie w końcu doczeka się malowania i dodatkowego zbiornika wody. Wcześniej miałem 70-litrowy z tyłu, teraz będą dwa. Różnie podają na aukcjach, że jedni piszą, że to jest 50 litrów, drudzy piszą, że 65 litrów, nie wiem, ale około 100 litrów, teraz będą dwa na środku pod przyczepą przy osi. A to zakupy na pomalowanie tej przyczepy. Farba epoksydowa jako podkładowa na surmulurowy aluminium, bo niegdzie utleniło mi się, ale o tym opowiem w odcinku o tej przyczepie. I oprócz tego podkładu jeszcze poliuretanowa nawierzchniowa, rozpuszczalniki, utwardzacze, wszystko wytłumaczę w następnym filmie, jak to przygotować. Przygotowałem sobie, jak to wyszło, pokażę też na tym filmie, jak zmieni się ona na zewnątrz. Bardzo się zmieni, to już od razu mówię. Na razie nie będę zdradzał kolorów ani nic więcej. Pozdrawiam, hej.